Moi drodzy, witam Was na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie pole trójkąta, część druga. Zostawiłem to, co było na poprzednich zajęciach i dopisałem nowe zależności. Mamy tutaj okrąg i w ten okrąg wpisany jest trójkąt, czyli R tutaj jest promieniem okręgu opisanego. No bo kółko jest tutaj na zewnątrz i pole trójkąta to jest bok razy bok razy bok przez cztery takie właśnie promienie. I zrobimy sobie dwa zadania. Zadanie pierwsze. Boki trójkąta ABC mają długość 14,25, AC i BC to jest 25. Odlicz pole tego trójkąta, promień okręgu wpisanego w ten trójkąt i promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Jak się za takie zadanie zabrać? Zobaczcie, tutaj już macie rysunek gotowy. Jeżeli macie czternastkę tutaj, to tutaj będą dwie siódemki, bo jest to trójkąt równoramienny. I w pierwszym kroku trzeba policzyć wysokość. Czyli robimy coś takiego, piszemy sobie pod punkt A i piszemy h do kwadratu dodać 7 do kwadratu równa się, moi drodzy, 25 do kwadratu. Czyli h do kwadratu plus 49 równa się 625, czyli h do kwadratu równa się, jak przerzucimy to na drugą stronę, mamy 576, czyli h do kwadratu, h równa się po prostu 24. To jest pierwszy krok. I teraz liczymy sobie pole. Pole trójkąta to jest podstawa razy wysokość na 2. 14 razy 24 na 2. Skracamy. 7 razy 24 to jest w matematyce 168. Teraz pod punkt B. Żeby policzyć promień okręgu wpisanego, możemy skorzystać sobie z tego wzoru. Czyli mamy tak, za pole wstawiamy 168 równa się i teraz wstawiamy sobie tak, 1 druga i suma wszystkich boków, czyli jest 1 druga, tylko najpierw jeszcze R. R razy 1 druga i tutaj suma wszystkich boków będzie. Czyli 14 plus 25 plus 25. I teraz ile to będzie? 168 równa się R razy 1 druga. I teraz tak, 25 plus 25 to 50, plus 14 to jest 64. No i mamy 168 równa się 1 druga razy 64, 32R. Dzielimy na 32. No to liczymy dalej. R to się równa 168 na 32. To się powinno skrócić na 4. Zobaczmy, ile będzie, skrócimy na 4. Będziemy mieli 42. A tutaj będziemy mieli 8. No to jeszcze powinno to się, moi drodzy, skrócić wszystko na 2. Czyli będziemy mieli 21 czwartych. Czyli będziemy mieli 5 całych i 1 czwarta, czyli 5,25. Tyle wynosi nasza R. To jest ona oznaczona jest w rysunku kolorem czerwonym. Czyli mogę podkreślić na czerwono. Teraz liczymy sobie promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Czyli korzystamy sobie z tego właśnie nowego wzoru. Czyli macie, piszemy sobie tutaj gdzieś C, tutaj może, i wstawiamy wszystko do wzoru, czyli mamy 168 równa się, i teraz mnożymy 14 razy 25 razy 25 dzielone przez 4 ry. I teraz tutaj się, moi drodzy, skróci, bo tu będzie 2 i 7 i wymnażamy wszystko razy 2r. 168 razy 2r to jest w matematyce 338r. 25 razy 25 to jest w matematyce 625 razy 7. Otrzymamy 4375. 4375. I dzielimy wszystko na 336, przepraszam, pomyliłem się, 336. Czyli mamy tak, R to się równa 4375 dzielone na 336. I zobaczmy, ile całości jeszcze tutaj będzie. Dzielić na 336, to będzie w matematyce 13 całych. Zobaczmy, ile 13 całych i coś oczywiście. Zobaczmy, ile to jest 13 razy 336, to jest w matematyce 4368, czyli zostanie 7 do podziału. No i teraz, moi drodzy, to jest nasz promień okręgu opisanego, który tutaj policzyliśmy. To jest oto. No i teraz przechodzimy sobie do zadania drugiego. Dwa boki trójkąta mają długość 10,12, promień okręgu opisanego wynosi 7,5. Wiedząc, że pole trójkąta wynosi 32, oblicz długość trzeciego boku, promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, czyli tak, najpierw będziemy sobie liczyli to, co tutaj wezmę na zielono, czyli C, a potem policzymy sobie o ten promień, tutaj promień okręgu wpisanego, czyli po prostu w środku będzie kółko, jakieś takie,
I tutaj na środku będzie jakiś promień, który trzeba będzie po prostu znaleźć. Gdzieś tutaj będzie jakiś promień, o. I my go będziemy musieli zlokalizować. No to zaczynamy pod punkt A. I teraz tak, w podpunkcie A, moi drodzy, wstawiacie sobie wszystko do tego wzoru. Czyli zaczynamy. Pole wynosi 32. I długości boków to jest 10 razy 12 razy C, bo nie znamy C. Tutaj mamy 4 razy 7,5. I wyliczamy do końca. Mamy 32 równa się 120 razy C. 4 razy 7,5 to jest w matematyce 30. To się oczywiście skróci. 12 na 3 to będzie 4, czyli zostanie 32 równa się 4C. Dzielimy na 4, czyli C wynosi 8. Czyli to jest, moi drodzy, wasze C. No i teraz trzeba będzie policzyć ten promień okręgu wpisanego. Jak go policzyć? Bardzo prosto. Promień okręgu wpisanego liczymy sobie z tego wzoru. Z tego, czyli piszemy sobie pole. Pole wynosi 32. Równa się R małe. Razy 1/2. I suma wszystkich boków, czyli jest 8, 10, 12. 8 plus 10 plus 12. Czyli mamy 32, to się równa R razy 1/2. 18 plus 12 to 30. Czyli mamy 32 równa się 15 R-ów. Dzielimy, moi drodzy, wszystko na 15. Czyli R to się równa 32 15. Czyli to jest 2 całe i 2 15. No i teraz, moi drodzy, które zadanie warto sobie przećwiczyć? Spróbujcie sobie zrobić 7.36 na stronie 159 i 7.43 na stronie 160. To zadanie dałem z gwiazdką, dlatego że te dwa zadania są bardzo podobne do tego, co jest tutaj. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za waszą uwagę. Do usłyszenia.